Dzisiaj wideo dla sympatyków handlu futures, powiemy sobie o tym, gdzie warto handlować na futures, dlaczego właśnie tam, jak i powiem o aktualnej promocji, która powinna być dla Was kolejnym istotnym powodem do tego, by w pierwszej kolejności rozważyć właśnie tę, a nie inną platformę. Bez lania wody i mydlenia oczu będą same fakty, tak więc zachęcam do oglądania. Po pierwsze, giełda, o jakiej mowa, to rzecz jasna Binance, która moim zdaniem wciąż pozostaje liderem na wielu polach, jeżeli chodzi o handel krypto. Żeby nie było, że to puste słowa, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że kontrakty USDC-M na Binance są dominowane w USDC, który to stablecoin utrzymuje stały kurs w stosunku 1 do 1 do dolara amerykańskiego. Oznacza to dla traderów stabilność, jeżeli chodzi o wartość Waszego kapitału, bowiem USDC jest emitowany przez regulowane instytucje finansowe, spełnia wymogi regulacyjne obowiązujące w USA i najpewniej znajdzie się na liście stabli, które otrzymają od MiCA zielone światło. Na pewno zwiększa to poziom bezpieczeństwa i pewności handlu na Binance Futures, jednakże warto zwrócić też uwagę na atrakcyjne warunki handlowe dla tychże kontraktów. Do 3 lipca 2024 roku mamy tutaj zerowe opłaty maker i obniżone opłaty taker, co czyni handel na Binance jeszcze bardziej opłacalny. Mamy tutaj bezproblemowy dostęp do płynności Binance i zaawansowanych narzędzi handlowych, których poznanie generalnie zajmuje trochę czasu, jednak wraz z doświadczeniem myślę, że takie opcje zaczyna się doceniać. Dochodzi tutaj do tego szeroki wachlarz dźwigni, integracja z całym ekosystemem Binance. Jak już zaznaczyłem, płynność, jeżeli chodzi o handel futures, tutaj odgrywa bardzo dużą rolę, a jak wiadomo Binance pod tym względem no tutaj jest bezkonkurencyjna. Ostatnio mówiłem także o pozytywnym raporcie na temat Binance autorstwa Inka Digital. Tutaj również, jeżeli ktoś nie oglądał tego wideo, to polecam do niego wrócić, znajdziecie je na moim kanale. Również kwestia najwyższych standardów regulacyjnych jest w kwestii Binance na ten moment już jasna. Idąc dalej, chciałbym Was jednak przede wszystkim poinformować o aktualnej promocji, bo wiele osób tutaj mnie o futures pyta, zastanawiacie się, gdzie najlepiej zacząć swoją przygodę z tym rodzajem handlu i myślę, że nawet jeżeli moje pozostałe argumenty do Was nie przemawiają, no to aktualne zniżki na pewno warto rozważyć. Tak więc zniżkami objęte są aktualnie wszystkie perpetualowe kontrakty USDC i są to zniżki wręcz absurdalne. Obowiązują one dla posiadaczy zarówno zwykłych kont, jak i kont VIP. Opłaty maker w ramach tej promocji wynoszą 0%, z kolei opłaty taker nie przekraczają 0,17%. Jakby tego było mało, posiadacze BNB mogą dodatkowo tutaj zmniejszyć opłaty taker aż do 0,15%, czyli są to stawki, które ciężko nawet jakkolwiek odnotować. Promocja tutaj będzie trwała do 3 lipca, tak więc dość długo, spokojnie możecie sobie pohandlować. Nikogo oczywiście nie namawiam, gdyż handel futures wiąże się oczywiście z ryzykiem, także tutaj nie traktujcie mojej informacji jako porady inwestycyjną, informuję jedynie, że taka promocja trwa i być może są tu jacyś traderzy, oczywiście tej promocji, tych słów tutaj nie kieruję do początkujących, natomiast są osoby, które gdzieś tam sympatyzują, jeżeli chodzi o handel z dźwignią, no to bardzo tutaj polecam, jeżeli jest taka promocja, to warto z niej skorzystać. No i cóż, link do giełdy wraz z bonusami i zniżkami standardowo znajdziecie w opisie filmu i w przypiętym pod nim komentarzu. Tyle z ogłoszeń parafialnych, do usłyszenia, cześć!